te produkty, które Wam dzisiaj prezentujemy, nie są tylko zabawkami, ale są również bardzo fajnymi produktami edukacyjnymi. Mają dostarczać nie tylko rozrywki, ale również nieść w sobie jakiś walor edukacyjny. Pokażemy Wam dzisiaj trzy produkty. Zaczniemy najpierw od produktów marki Osmo. Produkty marki Osmo to fantastyczny dodatek do iPada. iPad sam w sobie oczywiście stanowi rdzeń do tego typu akcesoriów, natomiast same produkty Osmo są genialnym jego uzupełnieniem. Każdy zestaw zawiera taką oto podstawkę, każdy zestaw startowy i specjalne lusterko, które zakładamy na górę iPada, bardzo fajnie pokazuje naszemu urządzeniu przestrzeń przed tym urządzeniem. Pozwala to na integrowanie zabawy w rzeczywistości z tym, co dzieje się na ekranie. Tak więc w produktach marki Osmo wyróżniamy zestawy startowe, które będą zawierały wspomnianą wcześniej podstawkę i dodatki, które możecie oczywiście jakby kompletować do Waszych zestawów startowych. Dodatków i zestawów startowych jest mnóstwo. Pokażę Wam zaraz niektóre z nich. Na przykład zestaw startowy z uwielbianymi bohaterami bajki Frozen. Mamy tutaj Olafa, za którym przepadają wszystkie dzieciaki. Mamy tutaj w zestawie startowym podstawkę, wspomniane lusterko i specjalny zestaw do rysowania, który będzie fajnie rozwijał artystyczne zacięcie Waszych dzieci czy wnuków. Kolejna opcja, dodatki. To jest Wasz dodatek, do którego potrzebna jest podstawka. Tu akurat bawimy się w pizzerię, czyli dzieci uczą się zarówno jakichś rzeczy zręcznościowych, ale też podstaw na przykład zarządzania pieniędzmi. Fantastyczna zabawka, która też się cieszy olbrzymią popularnością właśnie z serii Osmo, to podstawka z samochodami Hot Wheels, czyli coś dla chłopaków, ale niekoniecznie. Mamy tutaj grę, w której możemy używać klasycznych samochodzików Hot Wheels i która przenosi nas na ekran, na którym toczy się wyścig. Czyli na iPadzie kontynuujemy wyścig, ale używamy prawdziwych samochodów Hot Wheels. Ta podstawka zawierająca specjalne samochodziki z edycji limitowanej i całą podstawkę z garażem jest też zestawem startowym. Produkty z serii Osmo są kierowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat, ale z naszego doświadczenia wynika, że polskie dzieciaki są bardzo ogarnięte i nawet 4-latki też potrafią się bardzo fajnie bawić zabawkami Osmo. Dodatkowo bardzo fajną informacją dla Was jest prawdopodobnie ta, że obecnie posiadamy produkty Osmo w bardzo fajnej promocji na Dzień Dziecka. Zapraszamy na naszą stronę internetową i do salonów, gdzie będziemy w stanie powiedzieć Wam o tym więcej. Kolejny produkt, jaki dzisiaj dla Was mamy, to zabawki marki Sfera. Są to takie małe kuleczki, małe lub większe, którymi możecie sterować za pomocą aplikacji na iPhone'a lub iPada. Na tej aplikacji dzieci znajdą kilka różnych angażujących zabaw i również kilka języków programowania, w których mogą umieszczać komendy, żeby później robot Sfero mógł się poruszać. W niektórych wersjach również wyświetlać informacje na załączonym wyświetlaczu. Są to również zabawki, które obsługują znane we wszystkich polskich szkołach języki programowania. Dzięki supportowi dla takich języków jak JavaScript czy Scratch, dzieciaki będą mogły naprawdę docenić, co to urządzonko im oferuje. Oprócz zabawy też będzie miało bardzo fajny walor edukacyjny. W aplikacji Sfero Edu macie możliwość właśnie układania różnych komend dla robotów z bloków lub z języku tekstowego. Natomiast jeżeli chodzi o aplikację do zabawy, to tam na przykład tymi małymi kulkami Sfero będziecie w stanie sterować statkiem kosmicznym, który będzie przez asteroidy na ekranie iPhone'a lub iPada. I tam już znajdziecie więcej takich typowo zabawowych funkcji. Sfero Mini występuje również w takiej bardzo fajnej wersji w kształcie piłki nożnej. Na pewno chłopaki będą tym rozwiązaniem zachwyceni. Roboty Sfero są bardzo porządnie wykonane. Jak widzicie, ta kuleczka jest naprawdę solidna. Dodatkowo znajdziecie w zestawie taką podstawkę,
na której ładujecie waszego robota. Kilka godzin ładowania wystarcza nawet na 2 godziny zabawy z oprogramowaniem. Pamiętajcie, że produkty Sphero znajdziecie na naszej stronie i w salonach, również w lepszych cenach, specjalnie na Dzień Dziecka. Ostatni na naszej liście jest produkt marki Abilix. Jak widzicie, jest to całkiem fajny, dość skomplikowany robot. Natomiast jego konstrukcja przypominająca tą z klocków Lego Technics to tylko jedna rzecz, którą dzieciaki będą mogły się bawić. Natomiast programowanie tego robota, późniejsze sterowanie nim z aplikacji jest tak naprawdę dostosowane też do wieku użytkownika. Czyli dzieciaki będą mogły programować w bardzo prostych, kafelkowych językach, natomiast jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, to nawet na poziomie, powiedzmy, gimnazjum czy liceum spokojnie możemy bawić się w programowanie za pomocą klasycznego tekstu i klasycznych komend do programowania. Przykładowy zestaw klocków Abilix zawiera m.in. ponad 700 klocków do zbudowania, 7 czujników, czyli to są czujniki takie jak żyroskop, czujnik zbliżeniowy. To wszystko możecie poumieszczać sobie dookoła jednostki centralnej, która służy do zarządzania takim robotem i następnie w aplikacji wykorzystywać różne fajne projekty. Projektów w aplikacji jest ponad 25 z jednego zestawu klocków, czyli tak naprawdę nigdy nie powinno nam się znudzić budowanie kolejnych różnych ciekawych opcji i wydawanie komend naszym robotom. Dzisiaj pokazaliśmy Wam całe spektrum zabawek, które naprawdę mogą dostarczyć dużo przyjemności Waszym najmłodszym, ale też i starszym dzieciakom. Mamy produkty Sphero, w których znajdziecie coś dla miłośników piłki nożnej, bardzo fajne możliwości programowania i kulka, która rzeczywiście dostarcza frajdy samą jazdą. Mamy Abilixa, czyli robota, gdzie budowanie z klocków to też jeden z elementów, ale później programowanie dostarcza jeszcze więcej zabawy. No i mamy Osmo, które nada się też fantastycznie dla najmłodszych dzieci, które bardzo fajnie integruje ze sobą możliwości iPada, który sam w sobie jest świetnym prezentem na Dzień Dziecka i ma bardzo rozbudowany system. Osmo to naprawdę wiele różnych dodatków, które nigdy w takim bogactwie nie znudzą się Waszym dzieciakom. Dzięki za uwagę dzisiaj. Zapraszamy Was na kolejne odcinki iSpot High Five i do zobaczenia. Jeżeli macie komentarze, jakieś potrzeby, czego chcecie dowiedzieć w kolejnych odcinkach, zostawiajcie je pod filmem. Cześć!